Kochani, dobry wieczór. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że wiecie, jak to jest ważne, żeby tu być. Jakiś czas temu pewien dziennikarz zadał mi pytanie, czy czuję się bardziej Polką czy Europejką. Nie ma we mnie zgody na tak postawione pytanie, na rozdzielność zawartą w tym pytaniu. Czuję się Polką, Europejką. Moją ojczyzną jest Polska w Europie. Urodziłam się w 72 roku, a więc owszem z perspektywy dziecka pamiętam szary, biedny kraj. Kraj, w którym ludzie się bali, w którym nie było ich stać na podstawowe rzeczy, w którym królowała cenzura, w którym my dzieci baliśmy się, czy nasi rodzice i ich przyjaciele nie zostaną aresztowani za to, w co wierzą. Pamiętam kraj, w którym ani ja, ani moi koledzy nie mieliśmy marzeń o stypendiach, studiach zagranicznych. I pamiętam potem tę wielką radość, kiedy odzyskiwaliśmy wolność, prawo do bycia sobą. Tę wielką radość, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Kiedy naszą ojczyzną stała się wspólnota narodów, u której podstaw jest troska o pokój, wspieranie się, prawa człowieka, godność człowieka i wolność każdego człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji jakiejkolwiek. Dziś tę ojczyznę próbuje nam się odebrać, wyrzucić z niej, ale podstępnie, tak w pewnym sensie dokładając nam trucizny do jedzenia. Tym ludziom za nami, którzy krzyczą teraz bez szacunku nawet dla powstańczyń, powstanek Powstania Warszawskiego, dosypano nazbyt dużo tej trucizny. Nie możemy się na to zgodzić. Potrzebne jest lekarstwo. Cieszę się, że tu jesteście. Chcę powiedzieć wszystkim, również moim przyjaciołom, z którymi walczę od 30 lat, z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt, z którymi walczę o prawa człowieka, że jeśli myślicie, że nie dotyczy was polityka i nie potrzebujecie być tutaj, zastanówcie się. Właśnie w Unii Europejskiej są zapisy broniące praw człowieka, broniące mniejszości, mówiące o braku dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, płeć, status społeczny, niepełnosprawność. Także to też jest nasze miejsce. W Unii Europejskiej są zapisy, według których możemy walczyć o lepszy los dla zwierząt. Jest cała masa projektów, w których mamy odejść od chowu przemysłowego, chowu klatkowego, od tak radykalnych eksperymentów na zwierzętach, więc obrońcy praw zwierząt, których kocham i z którymi zawsze idę w jednym szeregu, też bądźmy w tej sprawie razem. Kochani, którzy walczycie ze zmianami klimatycznymi, cudowna młodzieży ze strajku klimatycznego, właśnie Unia zrozumiała, ile błędów popełniliśmy. Są programy takie jak Fit for 55 i wiele innych, które pozwolą nam ratować nasz kraj. Ratować naszą wspólnotę europejską. Tak jak powiedział Adam Bodnar, wody i powietrze są ze sobą połączone. Nie ma granic. Teraz chcę jeszcze przemówić jako obywatelka tego kraju, kobieta, matka, ktoś, kto płaci podatki, do polityków, którzy czasem nie do końca wydaje się, jakby rozumieją powagę sytuacji. W waszych rękach jest nasze bezpieczeństwo, przyszłość naszych dzieci. Apeluję o odpowiedzialność. Takie chwile jak dziś to nie są chwile, żeby się zastanawiać, kto kogo pierwszy zaprosił, kto pierwszy wyciągnął rękę i czy coś nam się bardziej lub mniej opłaca. Wybraliście takie zawody. Te zawody to jest misja. Nie chcemy więcej słuchać, że nie ma was w miejscach, w których powinniście być. Tam, gdzie cierpią ludzie. Również ci, którzy marzną i umierają na naszych granicach. Nie chcemy więcej słyszeć, że pomyliły wam się przyciski. Jeżeli nie jesteście tam, gdzie łamana jest godność człowieka, również tego, który prosi o pomoc w naszym kraju, jeżeli na drugi dzień w mediach społecznościowych mówicie, że się zagapiliście lub pomyliliście, to opamiętajcie się. To nie jest gra. Nie tracicie jakichś punktów. Za waszymi pomyłkami, zaniechaniami i zaniedbaniami często stoi naród.
naruszona godność ludzka, zdrowie, a niejednokrotnie życie. Opamiętajcie się i bądźcie tam, gdzie jesteście potrzebni. Dziękuję bardzo.